Marta Gołąb-Kocięcka, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na kolejny odcinek programu Moja Historia. Mamy listopad, więc w naszym programie mówimy przede wszystkim o profilaktyce skierowanej do mężczyzn, o profilaktyce prostaty, o profilaktyce raka jądra. I dziś o tym również mówić będziemy, ale najpierw oczywiście historia. Dziś trochę inna historia, to nie będzie historia jednego bohatera, to będzie grupa bohaterów, strażaków, którzy postanowili włączyć się w profilaktykę nowotworową. Sala konferencyjna w Szpitalu Miejskim w Olsztynie. 40 strażaków w jednym miejscu, w jednym celu. Postanowili zgodnie z hasłem akcji wziąć męskość w swoje ręce. Zostaliśmy zaproszeni przez Miejski Szpital Zespolony do badań profilaktycznych mężczyzn. Jak wiemy wszyscy, listopad jest miesiącem badań mężczyzn, październik był miesiącem badań kobiet, więc korzystamy z tego i oczywiście promujemy, zapraszamy wszystkich mężczyzn do podania się tego typu badań. Każdy ze strażaków otrzymał taki swoisty bilet do zdrowia. Kupon, jak widać, możemy zbadać krew. To jest pierwsza część kuponu. Druga część kuponu będzie to badanie lekarskie u urologa, który będzie w późniejszym terminie, aby mieć pewność, że jesteśmy zdrowi lub jeżeli cokolwiek będzie niesprzyjające, wtedy możemy podjąć dalsze leczenie. Dziękuję. Chętnych było tak wielu, że trzeba było ich podzielić na dwie grupy. W pewnym wieku człowiek przede wszystkim musi zadbać o swoje zdrowie i to jest główna przyczyna. A jesteśmy na tyle znaną formacją, że warto też polecać tego typu badania ludziom. Przy jednym stoliku komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej i zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Myślę, że każdy z nas ma wśród swoich bliskich znajomych osoby, które mają tego typu problemy. Natomiast chodzi nam przede wszystkim o przyłączenie się do tej akcji profilaktycznej, o rozpropagowanie wśród mężczyzn zwłaszcza, którzy są, jak życie pokazuje, dużo mniej odważni niż kobiety. Szacuje się, że co trzeci mężczyzna między 50 a 80 rokiem życia zachoruje na raka prostaty. Po 80 roku życia może to spotkać 80% populacji. Ryzyko zachorowania wzrasta wraz z wiekiem. My się kierujemy taką zasadą, ale to ta zasada akurat przekłada się w prowadzeniu naszych działań, że dobry ratownik, dobry strażak to zdrowy i żywy strażak. I tutaj też ta świadomość nami kieruje, aby móc normalnie funkcjonować, aby móc być dalej strażakiem i żyć. Rak prostaty pod względem śmiertelności wśród mężczyzn zajmuje drugie miejsce po raku płuc. Dlatego strażacy postanowili działać z wyprzedzeniem, by nie dać szans chorobie. Profilaktyka zdrowotna to coś, na co trzeba zwracać uwagę zwyczajnie, a szczególnie w odniesieniu do sedna tej akcji, do kwestii prostaty. Mężczyzn po 40 roku życia chcemy, żeby mężczyźni zarówno w Olsztynie, jak i w całym województwie, w całej Polsce byli zdrowi i się badali zwyczajnie. Jakby odnosić to do kwestii pożarniczych, to lepiej zapobiegać niż gasić i to jest tego typu podobna akcja. W akcję zaangażował się nawet kapelan strażaków. Ja zawsze uważam, że wszelkie badania profilaktyczne powinno się podejmować, to mężczyzna czy kobieta. Właśnie niekiedy są trudności może dla nas mężczyzn, ale potrzeba, bo to jest potrzebne dla zdrowia. Chcąc być zdrowym, trzeba kontrolować swoje zdrowie. Nie zemdlałeś? Nie. Pierwszym krokiem do tego jest oznaczenie poziomu PSA we krwi. Już po 40 roku życia każdy mężczyzna powinien znać swój poziom PSA. PSA jest strzałem w dziesiątkę, można powiedzieć, bo to jest taki marker. Taka substancja białkowa, która pojawia się w organizmie wtedy, kiedy się coś w prostacie dzieje. I nie ma innej możliwości, że ten marker pochodzi z innego miejsca jakby. On zawsze pochodzi z prostaty, dlatego jest tak nawet w nazwie. PSA, antygen specyficzny dla prostaty. I jego wzrost to następstwa potem. Albo stan zapalny. PSA w takiej sytuacji po jakby wyleczeniu stanu zapalnego spada do wartości prawidłowych lub niestety choroba nowotworowa. Ale zawsze jest to sygnał, że trzeba zgłosić się do lekarza. Zakres referencyjny to jest 4 nanogramy na mililitr. Wszystko, co jest więcej, to kieruje nas już do lekarza i on nam podpowie, co dalej robić. Lepiej zapobiegać niż leczyć.
koszty profilaktyki są minimalne, a w przypadku raka prostaty no, szybkie wykrycie daje gwarancję wyleczenia. Doskonale zdają sobie z tego sprawę pacjenci, którzy są w trakcie leczenia. Były takie tu w Olsztynie profilaktyczne badania właśnie w tym kierunku. No i został zdiagnozowany, no i wie pani, to już kupa lat. Ja się sam leczę, tylko proszę o pomoc. Ja się sam leczę, ja jestem tak mocny człowiek, że będę pomagał panom doktorom ze wszystkich sił, bo to jest mój interes. Im wcześniej choroba zostanie wykryta, tym większe szanse na to wyleczenie. Kiedy zmiana jest nierozsiana, operacja daje dużo większe możliwości. Na to właśnie liczy pan Stanisław. Za chwilę też na blok operacyjny jadę. Nic nie wieje opokojącego. Wszystko dobrze było. Doktor Zbigniew Purpurowicz, który towarzyszył panu Stanisławowi w drodze na blok operacyjny, od lat leczy pacjentów chorych na raka prostaty i zachęca do badań profilaktycznych. Panie doktorze, dlaczego tak ważna jest profilaktyka, jeśli chodzi o raka prostaty? Dlaczego tak często o nim mówimy? Rak prostaty jest w tej chwili po raku płuca najczęstszym nowotworem u mężczyzn. Jest tendencja, że raka płuca jest mniej, a raka prostaty jest więcej. I będzie stale wzrastała zachorowalność na raka prostaty. Także rak prostaty staje się najczęstszą chorobą nowotworową u mężczyzn, z największym zagrożeniem dla ich życia i funkcjonowania, i dlatego tak nam bardzo zależy, żeby wcześnie wykryć raka prostaty. W Polsce rocznie zachorowuje na raka prostaty około 15 tysięcy mężczyzn, a umiera 5 tysięcy. Te 5 tysięcy to zdecydowanie za dużo, dlatego że gdyby oni byli wcześniej mieli wykrytą chorobę, byliby do uratowania. Dlatego tak bardzo nam zależy na wczesnym wykryciu. I dzięki mediom, dzisiaj mamy wspaniałą akcję. Dyrekcja szpitala zwróciła się do strażaków, mężczyzn. Raz, żeby ich przebadać, to jest głównym naszym celem, a drugim jest to, żeby strażacy, którzy cieszą się naprawdę ogromnym zaufaniem, za co jesteśmy wdzięczni, wiadomo, że nas ratują, rozpowszechnili tą naszą ideę. Mężczyźni, badajcie się. Badajcie się, bo to jest jedyny dla was ratunek w raku prostaty. Skąd wiemy, że zachorowań na raka prostaty będzie więcej? Taka jest tendencja światowa. W Europie najwięcej zachorowań na raka prostaty jest w krajach skandynawskich. Oni już to jakby mają za sobą, tą falę wielkości zachorowań. Ona się zaczęła na początku lat 80. Związane to było z prowadzeniem PSA. To PSA pozwala wcześniej wykryć raka prostaty. I mężczyźni, którzy wykonują sobie PSA po 45 roku życia, jeśli to jest dziedziczne, to po 40 roku życia, ten rak jest wcześniej wykrywany. Ta świadomość w krajach europejskich zachodu, północnej Europy, w Stanach Zjednoczonych jest ogromna. Tam każdy mężczyzna wie, że trzeba sobie zrobić PSA. Nasi mężczyźni jeszcze tego nie wiedzą. Więc mamy nadzieję, że strażacy będą nośnikiem wiedzy. Mężczyźni, wykonujcie PSA. To jest dla was szansa na wyleczenie się. Co my możemy dla siebie zrobić, żeby zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka prostaty, poza oczywiście badaniem PSA? To jest świetne pytanie, na które nie ma dobrej odpowiedzi, bo do tej pory nie wiemy, co jest przyczyną wywołującą raka prostaty, tak jak wiele innych nowotworów. Oczywiście mówimy tu o zdrowym stylu życia, zdrowy styl życia, żebyśmy się czuli zdrowo. Nie można być przemęczony, tylko jak być nie przemęczony, jak musimy pracować, nie zestresowani i się dobrze odżywiać i być aktywni. To wszystko da się pogodzić, tylko to wymaga ogromnej dyscypliny. Dlatego to jest jeden aspekt, zdrowy styl życia, ale mimo tego zdrowego stylu życia nie unikniemy chorób nowotworowych. I tylko szansą na ich wyleczenie jest wczesne wykrycie. Czy nie jest tak, że jeśli chodzi o raka prostaty, to mamy znakomite narzędzia profilaktyczne, z których tylko trzeba korzystać? W krajach skandynawskich, w Europie Zachodniej, Stanach Zjednoczonych zmniejszono śmiertelność na raka prostaty. Wykrywa się go wcześniej, operuje i ludzie nie umierają. My jesteśmy na tej samej drodze. Możemy wcześniej raka wykryć, możemy go bardzo dobrze leczyć, bo mamy wszystkie instrumenty do wyleczenia. Dziękuję za rozmowę.
Żeby zrobić badanie w kierunku raka prostaty, badanie, które właściwie powinien zrobić każdy mężczyzna po 40 roku życia, wystarczy udać się do swojego lekarza rodzinnego. Można też skorzystać z wielu akcji profilaktycznych, które właśnie w listopadzie w bardzo wielu placówkach się dzieją. Wystarczy tylko zainteresować się tym, co oczywiście Państwu polecam. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.